Szczerze wam powiem, że dzisiaj, tak, dzisiaj jest szczególny dzień i podekscytowanie sięga bardzo wysoko. Dzień dobry, moi drodzy, witam was w kameralnie. Za chwilę na kanale powitamy również Kubę. Kuba jest właścicielem właśnie tej Hondy S2000 AP1 pochodzącej z 2001 roku, która stoi tutaj za mną. Ale obecność Kuby na tym kanale nie tylko zwiastuje, że dzisiaj będziemy jeździć nietuzinkowym samochodem, również jest zapowiedzią nowej serii. I w tej serii chciałbym wam pokazać samochody, które na kartach historii motoryzacji zapisały się albo dopiero zapisują się złotymi zgłoskami. I nie, nie chodzi o to, żeby powtarzać frazesy o tym, że kiedyś to było, ale o to, że kiedyś to też było zadziwiająco. Cześć Kuba. Cześć, witam. Dzień dobry, oficjalnie witamy Kubę. To jest Kuba, właściciel S2000. Wiem, że odpala się ten samochód jakoś osobliwie. Trochę jak Ferrari, przynajmniej z tego co widziałem. Tak jest. No, przechodzenie to... kluczyka nam nic tutaj w tym samochodzie nie da. Tyle, że włączy się zapłon. Zapłon i potem masz przycisk z lewej strony. Tak jest. I po ten lewej słynny stronie czerwony przycisk. Od kierownicy mamy taki przycisk, który daje dużo szczęścia. Wciskamy, mamy włączone dwulitrowe wolno ssące 240 koni. Okej, okay, w każdym razie jedźmy i powiedz mi, jak to się stało, że zostałeś miłośnikiem tego samochodu, bo to po pierwsze, a po drugie później jak wszedłeś w posiadanie tego egzemplarza konkretnie, bo to wiem z twoich opowiadań, że to było twoje wielkie marzenie. Tak, samochód ten był moim marzeniem od lat 12, ale zaczynając, jak w ogóle do tego doszło, że się zacząłem im interesować, tak właśnie szukając jakiegoś fajnego egzemplarza do zdjęć, zobaczyłem w internecie zdjęcia Hondy S2000, stwierdziłem, tak, to jest samochód, który chcę mieć przed obiektywem. Czyli zaczęło się od tego, że chciałeś mieć zdjęcia tego samochodu, a później zapragnąłeś go mieć, ale po tak czym? Jest. Po tym jak cię nim przejechałeś? Czy po prostu dlatego, tak, że jest to samochód tak ikoniczny? W 2008 roku trafiłem do klubu Honda S2000 właśnie szukając jakiegoś samochodu do zdjęć. Pozdrawiamy klub Honda S2000, tak, oczywiście. Pozdrawiamy wszystkich. No i tak naprawdę po pierwszym spocie, który odbył się jeszcze w jakimś zimowym miesiącu, to był chyba marzec. Tak. Po pierwszym kontakcie z tym samochodem narodził się tak miłośnik marki. To nie wiem czy marki, ale na pewno tego modelu. Historia jest w miarę, nie wiem, ciekawa. Miałem w tym roku mieć ślub. W tym roku? W tym roku. W tym roku miałem mieć ślub. To i tak byś go odwołał. Prawdopodobnie tak. Pandemia i tak by pokrzyżowała te plany. Jednak stwierdziłem po kilku tam czynnikach, powiedzmy, że to nie jest jednak ten związek, ta osoba, z którą chcę spędzić resztę swojego życia. Okej. No i ślub został odwołany, pieniądze na koncie zostały. No i teraz pytanie. Okej, dobrze, czyli zamieniłeś dziewczynę na samochód. Nie do końca, ale finalnie tak to wyszło. Okej, ty nie musisz tego tak mówić, ale ja mogę to tak określić, mniej tak więcej, okej. Okay. Także długo nie myśląc, jak usłyszałem, że przyjaciel chce sprzedać swój samochód, powiedziałem, że gotówka na stół i jutro mogę go zabierać. I to był ten samochód? Tak, i to był ten samochód. Samochód, który generalnie znałem tak naprawdę odkąd on przyjechał do Polski i na pewno tego nie żałuję, bo tak naprawdę żyję obecnie marzeniami, które gdzieś tam przez 12 lat były w głowie. Moi drodzy, to jest piękna historia, ale po drugie też Kuba jest nie tylko dobry w spełnianiu swoich marzeń, ale również cudzych marzeń. To jest taki kokpit zorientowany wyłącznie na kierowcę. Ja tak sobie pomyślałem, jak zobaczyłem ten samochód po raz pierwszy, kiedy Kuba tutaj nim przyjechał, że ten samochód naprawdę bardzo ładnie się starzeje. Z zewnątrz to oczywiste, to widzicie jak to pięknie wygląda, ale wewnątrz oczywiście materiały nie przypominają w ogóle tych, które się stosuje dzisiaj w samochodach. To jest zupełnie co innego i one są takie trochę 90s albo early 20s, ale w ogóle design, chodzi mi o sam design, który jest naprawdę niesamowicie ponadczasowy. No i odbieram wam obecnie wszystkie wasze argumenty, bo tutaj jest cyfrowy wyświetlacz, po prostu. A cyfrowy wyświetlacz w tym samochodzie, który pochodzi z 2001 roku. Właściwie jego produkcja zaczęła się w 99 i tak, to tutaj jest. Engine start. Aha, okej. Okay. Czaję, jak to działa. No trzeba pan, przytrzymać. Jak kluczyk w stacyjce. Rozumiem. Czy
rzeczywiście to sprzęgło tak późno łapie, nie? Ale tu jest taki short shifter, że ja wręcz nie wiedziałem, że zmieniłem bieg w tym momencie. Samochód, moi drodzy, naprawdę to nie jest szybkie auto. I zmieniając te biegi, czasem można by się wybrać na kawę, bo one rzeczywiście są aż tak długie. Ale kręcąc ten silnik do 9000 obrotów, to jest... O! Nawet się nie zbliżyłem do 9 w tym momencie. Genialnie się tym jeździ, naprawdę. Tylko trzeba się przyzwyczaić. Rzeczywiście pozycja za kierownicą jest o tyle ciężka do znalezienia, bo kolumna kierownicy nie jest w żaden sposób regulowana. To jest tylko w jednym miejscu. Natomiast ta kierownica jest jeszcze w dodatku prawie pionowo ustawiona, więc to jest poziom takich już naprawdę bardzo sportowych samochodów. No i moi drodzy, wy często określacie nowe samochody japońskie, przynajmniej japońskich producentów, jako JDM. One już wiele nie mają wspólnego, chociażby biorąc pod uwagę fakt, że Honda Civic Type R nie jest produkowana wcale w Japonii, a w Wielkiej Brytanii. To jest prawdziwy JDM. Ten samochód był produkowany w Japonii w dwóch miejscach, w zależności od tego, czy był przedliftowy, czy poliftowy. No ale co najważniejsze, mamy tutaj wolno ssący, dwulitrowy, czterocylindrowy silnik. Bez żadnego, bez jakiegokolwiek doładowania, więc to jest czysta moc rozwijana z silnika wolno ssącego i to jest niesamowite wrażenie. To jest osobliwe wrażenie, którego może dzisiaj już nie za bardzo doświadczycie. Na pewno niezbyt często i na pewno nie w takim wymiarze, na pewno nie w takim samochodzie. I co jeszcze lepsze dla tych motoryzacyjnych purystów, których wspomniałem przecież na początku, to to, że tutaj występuje manualna skrzynia biegów. Sześciobiegowa manualna skrzynia biegów i tylko taka występowała. Oczywiście do spółki z mechanizmem różnicowym o ograniczonym poślizgu typu Torsen, oczywiście na tylnej osi, bo cały napęd trafia na tylną oś, tylko na tylną oś. I co jeszcze warto wspomnieć, w tym samochodzie jest tylko ABS i właściwie nic więcej. Tak, Kuba właśnie teraz kiwa głową. I to jest to, co jak Kuba mi przed chwilą, przed nagraniem powiedział, przysporzyło temu samochodowi trochę taką łatkę jak Carrera GT, czyli Widowmaker. Nowe samochody można lubić, nadal je się da lubić. I one są wspaniałe w każdym calu, są coraz lepsze. Ale ten dreszczyk emocji, który macie jadąc tym samochodem, mimo że to przecież tylko 240-250 koni, bo w zależności od wersji, jaka wychodziła na danym rynku, tutaj pewnie 240 dokładnie, bo to jest wersja europejska sprowadzona ze Szwajcarii, no to wrażenia są ponad podziałami. To moc nie jest w tym momencie ważna. Wyobraźcie sobie, moi drodzy, postanowiłem trochę skręcić. Jezus Maria, wciąż się nie mogę przyzwyczaić do tego sprzęgła, naprawdę, ale ten silnik kręci się do 9000 obrotów. I dźwięk, jaki temu towarzyszy, jest... O! Muszę zwolnić, aż żałuję. Ale to jest niesamowite. Wyobraźcie sobie, że ten silnik no, kręci się do 9200 obrotów i... To jest nadal więcej niż Ferrari 812 Superfast, które kręci się bodajże do 8900 obrotów. Kuba mnie zachęca do tego, żebym bardziej przycisnął jego samochód. Ja się trochę boję, bo rzeczywiście jadę nim pierwszy raz i jestem takim tego typu kierowcą, który najpierw po pierwsze sprawdza, jak samochód hamuje i wydaje mi się to całkiem profesjonalnym podejściem. Po drugie, no jednak nie jest to moje auto, moi drodzy. Dzień dobry. Źle to zrobiłem. To jest chore. 9000 obrotów to jest coś, czego nie przeżyjecie w dzisiejszych samochodach, ale możecie przeżyć w S2000 i no, to nie o to chodzi, żebyście teraz wszyscy łapali za telefon i dzwonili do Kuby, czy da wam się przejechać, ale spróbujcie kiedykolwiek chociaż wsiąść do tego auta i te kilka kilometrów zrobić, tak jak ja dzisiaj. Ale jedna rzecz, o którą tutaj wszyscy się spierali, na którą wszyscy narzekali, przez co też Honda zrobiła później jeden ruch, który może znowu motoryzacyjnym purystom się nie spodobał aż tak bardzo, ale nadal był to naprawdę wysokoobrotowy silnik, bo chodziło o te pierwsze cztery biegi, które są naprawdę długie, tak jak wam już o tym wspomniałem. Ale później Honda zrobiła coś innego. Zmieniła ten silnik na 2,2 litra, ta prędkość obrotowa została zmniejszona,
No i skrócono te pierwsze cztery biegi na rzecz tego, żeby wydłużyć te dwa ostatnie. Ja wam nie powiem, czy to był dobry ruch. Szczerze mówiąc, mam to gdzieś. Bo zawsze chciałem się przejechać właśnie tą pierwotną wersją przedliftową z dwulitrowym silnikiem. I dzisiaj spełniłeś moje marzenie, Kuba. Dziękuję ci bardzo. Jeszcze w dodatku, przypadkowo zupełnie, trafiliśmy na bardzo fajną drogę. Jak to brzmi, ale pamiętajcie o tym, że właśnie teraz stoimy naprzeciw samochodu, który był jednym z najczęściej kradzionych w Stanach Zjednoczonych, z tego co wyczytałem. Po drugie, jednym z najchętniej tuningowanych w Japonii i Stanach Zjednoczonych. Po trzecie, jednym z najbardziej niezawodnych, co jest niesamowite, ale w sumie w tej kwestii to powinienem oddać głos właścicielowi, bo ja to pewnie nie do końca mogę wiedzieć, jak się użytkuje to auto. Powiedz mi, bo wiesz, jakie są stereotypy na temat Hondy. Mhm. I nie wiem, czy takie same stereotypy krążą na temat tego samochodu, ale po drugie też jeszcze musimy powiedzieć, bo ten samochód nie jest do końca seryjny. Ani z zewnątrz, ani pod maską, którą za chwilę uchylimy. Jak to mówili w Szybkich i Wściekłych, pop the hood. Tak, to zrobimy. Jeśli chodzi o awaryjność, raczej jakichś tam większych przypadłości nie ma. Jeśli chodzi o olej, zależnie od egzemplarza, mogą się pojawić jakieś pobory, ale grunt to jest tak naprawdę pilnowanie oleju. Jeśli silnik będzie miał olej cały czas, nigdy nie zabraknie, to będzie działał. Drugim elementem, który gdzieś może polec, to jest skrzynia biegów, która niestety przy tak wysoko obrotowym silniku potrafi synchronizator niestety gdzieś tam nie dać rady i potrafi być niestety zgrzyt dwójeczka, jak to w nowych Typerach ponoć się zdarza. To jest to praktycznie taki OM+, czyli w zasadzie seryjne AP1 przedliftowe, w którym mamy dołożoną dokładkę z przodu seryjną, ale dodatkowo pod tą dokładką jest jeszcze Maxton dodatkowy, są side skirsy na bokach i są dokładki tylnego zderzaka. Na tylnej klapie mamy spoiler z spoiler, którego nie lubisz, tak, dodajmy. Spoiler, który tutaj niebawem zniknie. I będzie ducktail. Tak jest, pojawi się tak zwany kaczy Cooper oryginalny z przedlifta. Niestety to wysokie skrzydło mi nie pasuje wizualnie. A jeśli chodzi o mechanikę, to też jest praktycznie seria ze zrobionym customowym wydechem, który jeszcze był robiony przez poprzedniego właściciela. No i jest zrobiony dolot typu CAI, który pobiera powietrze sobie tutaj z dołu zderzaka bliżej nadkola, żeby mógł miał trochę więcej powietrza. Otwórzmy maskę i pokażmy to dzieło sztuki, jakby nie patrzeć. Ej, manualna podpórka klapy. Proszę Państwa, Witek kicked in. Yo. Moi drodzy, mój czas z Hondą S2000 właśnie dobiega końca. Nie chcę też nadużywać czasu Kuby, który tutaj stoi obok mnie i pewnie ma mnie już trochę dosyć. Ale jeżeli wy nie macie, to pamiętajcie o tym, żeby dać łapkę w górę, jeżeli wam się ten film podobał i koniecznie zasubskrybować ten kanał, żeby zobaczyć wszystkie filmy, które oczywiście nadchodzą. Ja dzisiaj dzięki Kubie poczułem się trochę tak jak Johnny Tran w Szybkich i Wściekłych, w tej słynnej scenie, gdzie ścigał się z Volkswagenem Jettą Jessiego. Tak, na pewno to pamiętacie. Wszyscy fani tej serii na pewno to pamiętają. Więc tak, moje marzenie po jakichś 17 latach się spełniło, marzenie Kuby spełniło się po jakichś 10, więc no, koniec końców Kuba jest ode mnie lepszy. Ale pamiętajcie o tym, że zawsze możecie wejść też na mojego Instagrama, kameralnie w opisie. Kuba również ma Instagrama, Jakub_AAP. Jeżeli wam się nie chce zapamiętywać, to wszystko jest w opisie, jak zawsze. Cały czas szukam nazwy dla tej serii, więc jeżeli macie jakiś pomysł, to napiszcie w komentarzach. Ja wszystkie te nazwy, które mają największą ilość łapek w górę, wezmę pod uwagę i skonfrontuję ze swoimi nazwami, które ja wymyśliłem. I jeżeli wybiorę którąś z tych, które zaproponowaliście wy, to dla zwycięzcy przewiduję nagrodę, której jeszcze nie zdradzam, no ale mniej więcej możecie się domyślać, jaka to będzie nagroda. Dziękuję wam bardzo, mam nadzieję, że wam się podobało. Do zobaczenia, moi drodzy, już w następnych filmach. Cześć! Fuck.